Dziś tak bardziej o marketingu komercyjnym. Tak jak firmy starają się sprzedać swój produkt, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów, tak również Kościół stara się odpowiedzieć na potrzeby ludzi i wyjście z ofertą. Jaka ona jest? Niektórzy twierdzą, że jest to doświadczenie obecności Pana Boga, bądź też doświadczenie wspólnoty z ludźmi czy też możliwość oczyszczenia sumienia, a także doświadczenia przeżyć religijnych, a nawet wypoczynku. Inni bardziej ukierunkowują się na wymiar bardziej kulturowy, to znaczy zwracają uwagę na architekturę budynków sakralnych, na ich wystrój, obrzędy liturgiczne, muzykę kościelną, także oświetlenie. Z kolei trzeci. Uważają, że główną ofertą Kościoła jest wszelkiego rodzaju praca duszpasterska, a także charytatywna, na przykład na rzecz biednych, oraz prace z grupami teatralnymi, które funkcjonują przy parafiach, jak również ze scholami czy świetlicami. Wszystko to się zgadza. To się wszystko mieści w kościele i takie zadania on spełnia wobec człowieka, wobec społeczeństw, wśród których posługuje. Natomiast domyślamy się, że jednak to nie wyczerpuje całej oferty, z jaką kościół może wyjść do współczesnego człowieka. Zatem jak ona jest? To znaczy, czego dzisiaj możemy oczekiwać od kościoła? Może inaczej, czego ty oczekujesz od kościoła? Co dzisiaj kościół może nam zaoferować? W odpowiedzi na te pytania wielki myśliciel polski Leszek Kołakowski twierdzi, że jeśli nie Boga i Jezusa szukają ludzie w Kościele, to wówczas nie ma on nic specjalnego do wykonania. Nie ma żadnego specjalnego zadania. Fakt. Kościół wypełnia w społeczeństwie drugorzędne funkcje, takie jak edukacja i opieka zdrowotna. I notabene one wypływają z natury Kościoła. Jednak pierwszorzędnym zadaniem, wręcz istotą Kościoła jest pośredniczenie w relacji do Jezusa Chrystusa, a przez Niego do samego Boga. A zatem ofertą Kościoła jest zbawienie przyniesione przez Chrystusa. Jeżeli tak postawimy sprawę, nie możemy wówczas mówić o Kościele jako instytucji, która przychodzi z tanim pocieszeniem w chwilach trudnych, jako instytucji, która ma przynieść nam potrzebę wspólnoty. Nie możemy sprowadzić Kościoła jedynie do skarbca wartości, czy też filaru zachowania obecnej cywilizacji. Kościół jest czymś więcej. Zwracajmy się zatem do Kościoła z potrzebą wiecznego zbawienia dokonanego w Chrystusie. Jednak pytanie powstaje jeszcze inne. Czy ta oferta, powtarzam, oferta zbawienia dokonana w Chrystusie dzisiaj jest pociągająca dla współczesnego człowieka? Czy ona jest innymi słowy atrakcyjna? Jeżeli zwrócimy uwagę na etymologię słowa atrakcyjny, to z języka łacińskiego wiemy, iż oznacza ono pociągać, zachęcać do czegoś. Kiedy spoglądamy na fragment nowotestamentowy, kiedy mowa jest o tym, iż Chrystus, kiedy zostanie podniesiony nad ziemię, przyciągnie innych do siebie, wówczas możemy stwierdzić, że Jezus jest atrakcyjny, rzecz jasna na płaszczyźnie teologicznej. Jednak marka, jaką niewątpliwie jest Chrystus Pan, potrzebuje promocji. Wróćmy do myśli marketingowej. W niej dzisiaj wiele osób nie tyle zwraca uwagę na autoreklamę danej firmy, danego produktu, ale na ocenę klientów. Podobnie rzecz ma się z Kościołem. Jeżeli ludzie będą widzieć, iż wierzący w Kościele żyją zbawieniem w Chrystusie, wówczas będą pociągnięci do Niego, wówczas także skorzystają z oferty Kościoła. Stąd wielki apel. Jeżeli chcemy, aby wielka oferta Kościoła, zbawienie w Chrystusie, była skuteczna dla tych, którzy jeszcze tego Chrystusa nie poznali, to potrzeba, ażebyśmy my, jako Kościół, tą ofertą żyli maksymalnie.